No, przygotowania do wyprawy to jest kolejna wyprawa praktycznie. Spinanie wszystkich elementów organizacyjnych, technicznych, sprzętowych przede wszystkim. Jesteśmy w trakcie spotkania naszego teamu w Skałkach, w Sokolich. Trenujemy, rozmawiamy, planujemy, cieszymy się naszym projektem. Pomysł wyprawy na Grenlandię właściwie trafił u mnie w dziesiątkę. W 2000 roku, właśnie wtedy z Marcinem, pierwszy raz byliśmy w tamtym rejonie. I w mojej pamięci pozostał to jako niedomknięty projekt. Dlatego kiedy pierwszy raz Marcin zadzwonił do mnie z propozycją, czy bym nie chciał jechać, i to jeszcze w takiej koncepcji żeglarsko-wspinaczkowej, to właściwie wiedziałem od początku, że to jest to, na co czekałem. Pomysł w mojej ocenie bardzo dobry. Skład imponujący. Połączenie tych środowisk w mojej ocenie chyba jedna ze wspanialszych przygód, jaka mnie czeka. Wyprawa na Grenlandię różni się od moich poprzednich wypraw. Do tej pory wspinałem się w małych zespołach, głównie dwuosobowych, były to wyprawy sportowe. Obecna wyprawa skupia niemal 7 osób, które będą skazane na siebie w ciągu 5 tygodni. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnimy się i ten wyjazd będzie nie tylko wyjazdem sportowym, ale również wspaniałą przygodą, która pokaże nam, że wspinanie to nie tylko ruch w skale, to nie tylko trudności drogi, ale również ludzie, którzy spotykają się w górach, przybijają sobie piątkę i idą w jednym kierunku. Myślę, że to będzie też bardzo socjologicznie złożone i mam nadzieję, że się to uda, bo samo wspinanie, nawet trudne, ale jakby opiera się na jasnych regułach, a to, co będzie się działo między nami, jak będziemy na łódce, jak będziemy w ścianie, no to jest ogromna tajemnica. Myślę, że wszystko się poukłada fajnie, że wszyscy są zmotywowani do tego magiczne miejsce, więc no ja wierzę, że będzie okej. Do wyprawy na Grenlandię nikt nie musiał mnie specjalnie przekonywać, nic nie musiało mnie skłaniać. Odkąd pamiętam, ciągnęło mnie do jakiejś wielkiej przygody. No i jak Marcin zaproponował mi udział w wyprawie, to nie potrzebowałem nawet chwili, żeby się zastanowić. Od razu się zgodziłem. Myślę, że to będzie fajna przygoda. Mamy duże nadzieje związane z tą wyprawą na zachodnie wybrzeża Grenlandii. Myślę, że nam się uda dotrzeć tam naszym jachtem, poznać nowe ściany i zdobyć kilka z nich. Z wielkim takim oczekiwaniem na ten wyjazd czekam. Jacht już płynie, a my właściwie w myślach płyniemy razem z nim. No i czekam. Chciałbym już tam być, chciałbym już to zobaczyć, chciałbym się już zacząć wspinać. Wtedy całe to napięcie związane z przygotowaniem zejdzie i będziemy mogli działać.